religijny Babilon upadnie. Już upada. 2000 lat temu żydowscy kapłani naczelni, uczeni w piśmie i faryzeusze, przybili Pana Jezusa do krzyża. 2000 lat później historia się powtarza, bo przywódcy religijni ponownie przybijają Boga do krzyża. Bóg został wcielony 2 razy, by odkupić i zbawić ludzkość. Społeczność religijna to wrogowie Chrystusa, którzy starają się powstrzymać Boże dzieło zbawienia. Teraz przywódcy religijni osądzają, potępiają Boga Wszechmogącego i sprzeciwiają się Mu. Współpracują nawet z diabelskim rządem partii, by prześladowano i aresztowano wierzących, którzy głoszą Ewangelię Królestwa. Popełnili obrzydliwy grzech, bluźniąc przeciw Duchowi Świętemu i ponownie krzyżując Boga. Przywódcy religijni nienawidzą Bożego dzieła. To udowadnia, że społeczność religijna stoi w opozycji do Boga i jest bastionem antychrystów wymierzonym przeciwko Bogu. Społeczność religijna składa się całkowicie ze złych sił, które sprzeciwiają się Bogu. To siedlisko demonów i antychrystów. Amen. Już od dawna Bóg nie dokonuje tu swego dzieła. Tak. Powstał tu obóz wrogiego Bogu szatana. Społeczność religijna zmieniła się w Babilon. Amen. Czy religijny Babilon może uniknąć gniewu Bożego? Amen. Rozpoczął się upadek wielkiego religijnego Babilonu. Tak jest zapisane w proroctwie. Upadł wielki Babilon, metropolia. Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna. Bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd. Amen. Bóg Wszechmogący rzecze, religijny świat, jak mógłby nie zostać zniszczony moim autorytetem na ziemi? Amen.